Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj niedziela, dzień święty, więc rozpalamy już przedwiosennego grilla. Dzisiaj przygotowałem dla Państwa dość smaczne dania, które podam Państwu w wersji mocno krwistej. Warto zbierać różne absurdy i płacze pisowców, bądź też ich akolitów, a następnie je przytoczyć i skomentować w odpowiedni sposób. Panie Państwo, jak Państwo wiecie, wśród pisowców panuje tak zwany marazm. Niektórzy się złoszczą, inni płaczą. Przypomina to troszeczkę obraz Memlinga Sąd Ostateczny, gdzie diabełki takimi widłami dzigają tych grzeszników, a oni tam płaczą, a ich gęby wykrzywione w grymasie rozpaczy i bólu. I mniej więcej tak właśnie widzę dzisiaj pisowców, którzy rwąc szaty, krzycząc, płacząc, nie mogą się pogodzić z tym, że ich władza minęła bezpowrotnie. Zacznę od byłego wiceministra spraw zagranicznych, który za chwilę będzie Maciejem P., Marcin Przydacz, który obecnie oczywiście jest u Dudy, robi za jakiegoś tam doradcę, jednym z chyba ze 180, no w każdym razie wielu tych doradców tam ma. Najlepszy jest wiceprezydent Mastalerek chyba, który pisze długie tweety. Ale posłuchajcie, co towarzysz Przydacz, takie ładne komunistyczne nazwisko, prawda? Czy komunistyczne, to nie wiem, ale brzmi tak. Przydacz, dyrektor Zjednoczenia. Pisze tak: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zakończyła dzisiejsze posiedzenie. Mimo apeli nie zajęła się nawet planem pracy. Zajęła się jedynie rozdaniem sobie funkcji w prezydium. Największy klub opozycyjny nie będzie miał prezydium nikomu. Rządzący, mając na ustach demokrację, nie dopuścili nikogo z klubu PiS. Nie wróży to w żaden sposób obiektywizmu w jej pracy. No, proszę Państwa. Zacznijmy od tego i wcale nie skończmy, że Komisja do Spraw Pegasusa będzie zajmowała się tymi, którzy chcieli zasiąść w tejże komisji. No, jak starorzymska paremia głosi, nie można być sędzią we własnej sprawie. No, ja zawsze byłem przeciwny temu, aby pisowcy w którejkolwiek z komisji zasiadali, skoro prace tej komisji dotyczą ich bezpośrednio. Zresztą, no, byliście Państwo świadkami, i jesteście, co się dzieje na komisjach, chociażby do spraw wyborów kopertowych, gdzie Buda Waldemar, Buda skądinąd, próbuje torpedować pracę komisji, robi to też Czarnek. No przecież oni doskonale wiedzą, jakie były kulisy, akurat ci dwaj mężczyźni, doskonale wiedzą, jakie były kulisy przygotowywania tych bezprawnych wyborów kopertowych. Więc ich obecność w komisji, no, to jest trochę kuriozalna. No, nie powinno w ogóle ich tam być. No, ta komisja służy temu, żeby odkryć prawdę o pisowcach, a nie o to, żeby pisowcom pozwolić tę prawdę zaćmiewać, prawda? I to nie ma nic wspólnego z demokracją. No, to mniej więcej Przydacz żąda tego, aby w składzie sędziowskim, który ma orzekać w sprawie gangstera, czy też mafii, na której siedzą bosowie tej mafii, zasiadł na przykład jako jeden z sędziów któryś z consiglieri, tak, z doradców tej mafii, i żeby zachować demokrację i obiektywizm. No po prostu wiadomo, że kupa śmiechu, tak? Proszę Państwa, słynny korespondent berliński, tym razem się nie pomylę, z placówki, nie będzie freudyzmu, z placówki w Berlinie, Cezary Gmyz, pisze tak. Późnym wieczorem. To też o czym świadczy. Są tacy, którzy widzą, że w Polsce trwa zamach stanu. Państwo. Są tacy, którzy jak nadużyją, to białe myszki zobaczą, więc można też i przy odpowiedniej ilości trunku zobaczyć, tudzież widzieć zamach stanu. No, ulubieniec publiczności Janusz Kowalski, dość zabawna postać, która darła się jeszcze parę miesięcy temu, że nigdy
opozycja ówczesna nie dojdzie do władzy. Prorokiem okazał się marnym. Pisze tak, w sumie bardzo krytycznie wobec rządów PiS-u. Polska jest państwem prawa, a nie bezprawia. Zgadza się. Na ławę oskarżonych prędzej czy później trafią ci, którzy realizują nielegalne działania. Prawda, panie Januszu Kowalski? Pan też zasiądzie. Swoją drogą, a propos Janusza Kowalskiego, wyobraźcie sobie, że on mnie zbanował na Twitterze, w platformie X, kiedy zacząłem się go dopytywać o to, czy, za ile i gdzie. Chciałem to sobie po prostu potwierdzić. Kupił nieruchomości w Niemczech. Taka to sprawa. No, następnie pisze Janusz Kowalski tak. Za sprawą marszałka Szymona Hołowni mamy Sejm kadłubowy. Żadna ustawa legalnie nie może być przyjęta w niekonstytucyjnym składzie 450 posłów. Ustawy Sejmu kadłubowego powinny być przesłane przez prezydenta Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Hołownia wyłączył po prostu Sejm. Dramat, konstatuje Kowalski. No, chciałoby się zadać panu Kowalskiemu to pytanie, bo ja moje kiedyś zadam, no kiedyś się z tym typem spotkam oko w oko. Więc zadam pytanie, jak skomentuje przegłosowanie budżetu w sali kolumnowej, do której nie zostali wpuszczeni w ogóle posłowie ówczesnej opozycji. Na pewno pamiętacie państwo to zdarzenie. Nie będę tu sobie zabierać czasu tak zwanego antenowego, już nie będę przypominać filmu z tego, ale może zrobię jakieś odrębną audycję na temat właśnie łamania konstytucji przez pisowców. Więc bezczelny ten wpis, w sumie głupi, nieprawdziwy, kłamliwy, absurdalny. Dodajcie sobie państwo parę jeszcze innych przymiotników. No i zajrzałem na profil pani profesor Joanny Miziołek, media workerki w tygodniku Wprost internetowym, bo w papierowej wersji to już nie wychodzi, który ma no dość słabe notowania na rynku. Podejrzewam, że to są ostatnie podrygi Lisickiego i za chwilę pani Miziołek znajdzie się na przysłowiowym bruku. No pamiętajcie, że ona jeszcze podobno wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Też pewnie niedługo. No ładna dziewczyna jest, poradzi sobie w życiu. No chciałem znaleźć jakieś jej wpisy, takie dosyć śmieszne, ciekawe. No szukam, szukam, szukam. I ona w zasadzie no mało co pisze, a to co napisała, to wam zacytuję. 25 stycznia pisze tak. Bardzo głęboki wpis, proszę państwa, więc skupcie się. Aha, ha, 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 ha. 26 stycznia poszło o krok dalej. Czołem uśmiechnięta Polsko. To wszystko. Prawda? Bardzo głęboki wpis. Proszę państwa, Marcin Warchoł. Warchoł, warcholić, warcholizm, Warchoł Marcin. To jest ten, co chciał być prezydentem Rzeszowa, rozdawał jakieś tam bułeczki chrupiące i na takie historie. Dość głupio się uśmiechał, jak ten przysłowiowy bat do Końskiego zada. Był przez 2 tygodnie ministrem sprawiedliwości, a witając pana profesora Bodnara, wręczył mu płytę Michała Wójcika z piosenkami nieżyjącego już Krzysztofa Krawczyka. Serio, co zrobił? Słuchajcie, posłuchajcie, co ten Warchoł pisze. Wszystkie czynności nielegalnie powołanych do prokuratury krajowej prokuratorów będą bezskuteczne. Spowodują tragiczne i nieodwracalne konsekwencje dla postępowań i interesów stron. Grozi Polsce nieznany dotąd chaos prawny, areszty uchylane z powodu przedłużenia śledztw przez wadliwych prokuratorów, czyli nominatów uzurpatora prokuratora Bilewicza. Akty oskarżenia wysyłane przez nich będą zwracane, a apelacje pozostawiane bez rozpoznania. Materiał zebrany w toku czynności operacyjnych wnioskowanych przez nominatów uzurpatora nie będzie stanowił dowodu. Wszystkie ich wnioski i czynności będą uznawane za niebyłe i nieistniejące. Dramat zwykłych ludzi, Eldorado dla adwokatów i przestępców. Oświadczył Warto. No, świadczył.
Fajne te oświadczenia są, tak? Ale kogo to obchodzi? No mnie to obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg, proszę Państwa. No, oni ja nie wiem, do kogo oni to piszą przede wszystkim, bo to jest dosyć zabawne. Bo jakby Twittera czy tam X, to czyta jakaś, powiedzmy, garstka ludzi. Więc on to pisze w zasadzie sam do siebie. No, przejdźmy teraz do babci. Dlaczego babcia, to wam zaraz wyjaśnię. Otóż Dariusz Hejter Matecki, albo Hejter Dariusz Matecki, więc to jest jego drugie imię czy funkcja społeczna, bardziej funkcja społeczna, czyli Hejter Dariusz Matecki. Człowiek, który za niedługo usłyszy zarzuty, to już nie jest śmieszne i prawdopodobnie skończy swoją karierę w więzieniu. Ale zanim to się stanie, to jeszcze zdążymy się z niego pośmiać. Jak to mawiała kiedyś młodzież za moich czasów, podrzeć łacha. Tak? Czyli też później, kolejne pokolenie, to jest kręcić bekę. Za moich czasów się mówiło drzeć z kogoś łacha, a później pokolenie następne używało formy kręcić bekę. Jak się teraz mówi, to nie wiem. Muszę się spytać swojego 10-letniego syna. Otóż dlaczego babcia? Otóż dlatego, że Hejter Matecki prowadzi taki ośrodek monitorowania antypolonizmu, w skrócie OMA. A OMA to po niemiecku babcia, dlatego wspomniałem babcię. Co pisze Matecki poprzez profil babci OMA? Niemiec wzywa do siłowej rozprawy z opozycją? Zadaje retoryczne pytanie Matecki. Hejter Matecki. Wyborcy PiS są starzy, rozproszeni i biedni, a zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika to preludium do kolejnych działań z wykorzystaniem aparatu policyjnego względem najsilniejszej partii w parlamencie, zapowiada Klaus Bachmann na łamach Gazety Wyborczej. Niemiecki publicysta kilka miesięcy temu doradzał w jednym z artykułów, by nowa władza wykorzystała potęgę aparatu służb specjalnych wobec formacji Jarosława Kaczyńskiego, bo w innym wypadku Polsce grozi powrót PiS do władzy. No ale proszę Państwa, to nie jest działanie wobec partii politycznej, tylko wobec zorganizowanej grupy przestępczej. A od tego są powołane służby, służby specjalne, policja i tak dalej, właśnie do tego, aby uniemożliwiały działalność zorganizowanym grupom społecznym bądź grupom ekstremistycznym ideologicznie, których na przykład celem jest obalenie ustroju Rzeczpospolitej. Więc to, o czym napisał pan Klaus Bachmann, absolutnie wpisuje się w ustawowe prerogatywy służb specjalnych, by powstrzymać mafię, gang Kaczyńskiego przed próbą przejęcia kiedykolwiek władzy. Ja więc nie wiem, o co babci chodzi. Tomasz Sakiewicz w sumie nie sam on z siebie, ale napisał tak, a propos oświadczeń. Nominacje są bezskuteczne. Jest oświadczenie prokuratora krajowego po bezprawiu w wykonaniu Bodnara. Nie przypominam sobie, aby pan prokurator krajowy, pan Bilewicz, takie oświadczenie zamieścił. Natomiast czytałem takie oświadczenie prokuratora w stanie spoczynku Dariusza Barskiego, za niedługo Dariusza B. To jest dosyć zabawne, że ci, którzy zostali wyprowadzeni z budynku prokuratury krajowej, stracili przepustki i karty dostępu, wydają oświadczenia i twierdzą, że nominacje są bezskuteczne. Ich piszą na Berdyczów. Teraz, proszę Państwa, przechodzimy szybkim krokiem jeszcze raz do Hejtera Mateckiego. Przeczytam Państwu jego dwa wpisy, które no, świadczą może, że Matecki, Hejter Matecki ma problem może ma drugą osobowość. No, jakiś problem istnieje. Posłuchajcie. Dzień dobry, zaczyna Matecki. WOŚP ma piękne podłoże, chęć pomocy chorym. Sam zbierałem na WOŚP, będąc w podstawówce i gimnazjum. Niestety, Jerzy Owsiak skrajnie upolitycznił tę inicjatywę. To, co zrobił w czasie kampanii wyborczej, wykupując tysiące de facto politycznych billboardów, było skrajnym przegięciem.
Za chwilę to omówimy. Posłuchajcie drugi wpis. Korporacja taksi w Polsce pozwala na zamawianie kursów u ukraińskich kierowców. Gdyby można było wybrać tylko polskich kierowców, już widzę, jakie byłyby krzyki po stronie politycznie poprawnych, łącznie z zawiadomieniami do prokuratury. A chciałbym przypomnieć, że Polska powinna być dla Polaków i Polak nie powinien czuć się dyskryminowany we własnym kraju. No, proszę Państwa, pierwszy wpis jest bardzo interesujący, bo nie wiedziałem o tym, że hejter Matecki kiedyś w podstawówce i gimnazjum zbierał na WOŚP. Ciekawostka, prawda? To teraz pytanie, czy on jest ideologiczny, czy może on jest bardziej pragmatyczny? Bo dla mnie ten człowiek ma agendę. On nie kieruje się żadną ideologią, on się kieruje agendą. Tak jak zresztą wszyscy z tej suwerennej Rosji, czy tam Polski, kierują się swoją agendą. Patrzcie, Fundusz Sprawiedliwości. Co do tej korporacji taksówkowej, to, proszę Państwa, podam może przykład praktyczny, jakim absurdem jest to, co ten hejter Matecki napisał. No, proszę Państwa, załóżmy, że jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy, nie, we Francji, nie znamy języka francuskiego, potrafimy, nie wiem, wydukać kilka zdań, bądź prosimy o pomoc recepcję hotelu, aby zamówiono nam taksówkę, a że chcemy zrobić kurs dłuższy, pojeździć po mieście, to pytamy się, czy byłaby szansa, aby przyjechał po nas taksówkarz, który zna język polski. Bo też Polacy są taksówkarzami w Paryżu, o czym się kilkukrotnie przekonałem. I teraz pytanie, czy Francja powinna być dla Francuzów i taka prośba byłaby potraktowana jako coś, nie wiem, naruszającego lokalne obyczaje? No nie. No, jeżeli małżeństwo Ukraińców czy rodzina ukraińska, która chce jechać taksówką, a nie zna języka polskiego i czuje dyskomfort, a wie o tym, że w korporacjach taksówkowych jeżdżą Ukraińcy, no cóż, no to jakiż to problem, aby taka osoba przyjechała po nich, aby oni się poczuli lepiej, na przykład są po przejściach, dopiero co przyjechali do Polski, nie bardzo wiedzą, jak się jeszcze w ogóle po mieście poruszać, potrzebują pomocy. No to zakończmy teraz pana hejtera Mateckiego. Wojciech Reszczyński, nie wiem, czy kojarzycie tego dawnego, byłego dziennikarza, który kiedyś prowadził Teleexpress Telewizji Polskiej. Ja nawet go kiedyś lubiłem, no ale to było kiedyś. Później Reszczyński doznał jakiegoś, nie wiem, piorun go trafił, czy co, ale stał się taką pisowską tubą, pudłem rezonansową. I Reszczyński pisze tak: jakie to smutne i upokarzające, że po tylu latach w Sejmie, Anno Domini 2024, wicemarszałek Izby, stary komunista Włodzimierz Czarzasty odbiera głos, wyłącza mikrofon legendzie opozycji Antoniemu Macierewiczowi. Chyba się z tej komuny nie wyzwolimy do końca życia. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, bo od czegoś zacząć przecież musimy. Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Tak? Parafrazując Leszka Mile. Choć ja jestem zwolennikiem tego, że jest bardzo ważne, jak się zaczyna, bo kończy się zawsze tak samo. Ale właśnie ten początek jest ważny. Prawda, drogie panie? Ten anturaż, wszystko, co się wokół nas dzieje, zapach, widok, światło, dźwięk. No a później i tak koniec jest zawsze ten sam. Ważne, żeby dobiec do mety razem. No dobrze, przejdźmy teraz, sobie tutaj pofolgowałem troszeczkę. Przejdźmy teraz do samego wpisu. No, Antoni Macierewicz legendą opozycji nie jest, jest raczej legendą rosyjskiej agentury w Polsce i tak też chyba powinien być traktowany. A co do starości komunistycznej Włodzimierza Czarzastego, to Włodzimierz Czarzasty nigdy nie był komunistą, nigdy nie był socjalistą, był koniunkturalistą i takim też został do dzisiaj. Ci, którym się wydaje, że Włodzimierz Czarzasty ma jakiekolwiek poglądy, to chciałbym was zmartwić, on ich nie ma. On ma też agendę. To jest człowiek, który z polityki stworzył tak swoje źródło dochodu, dobrze mu się w tej materii wiedzie
nie narzeka na brak pieniędzy. Jakieś tam swoje biznesy z tą Anną Marią robi, czy robił, czy robić może. Nawet im się zdarzyło, czy jakiemuś podmiotowi powiązanemu z Czarzastym przytulić jakieś państwowe dotacje w czasie rządów PiS-u, ale ponieważ jest w koalicji, więc na razie go nie tykam, w ogóle Czarzasty mnie zablokował, ale zablokował mnie dlatego, że ja ruszyłem dość osobisty temat związany z Anną Marią i jeszcze jedną panią, bo tam doszło do pewnych nieporozumień. No ale zostawmy. Także co do Czarzastego, to żaden z niego komuch. Dobry aktor. Czuję, że warto być przy Tusku, więc więc się stuszczył, stuskował, jakkolwiek. No, teraz zrobimy taki mały skok, jak to się mówi w łyżwiarstwie, potrójny aksel, tak? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Bartosz, ksywka Ogórek Węglarczyk, napisał coś takiego. Posłuchajcie. No tu się wkurzyłem, tak? To wiecie, to tutaj aż się zagotowałem. Zadaniem mediów jest kontrolowanie i rozliczanie władz. Zwolennicy nowej władzy, którzy tego nie rozumieją i wylewają na robiących swoją pracę dziennikarzy pomyje, nie różnią się niczym od zwolenników poprzedniej władzy, którzy zachowali się dokładnie tak samo. Węglarczyk jest skompromitowany. Ja Państwu przypomnę, kiedy on publicznie w loży prasowej opowiadał o tym, że były na niego naciski, aby zatrudniał, nie wiem, pisowskich media workerów, ale nie chciał powiedzieć kto. Dość krótko po tym jego występie w loży prasowej w TVN24 nagle Onet zaczął zamieszczać artykuły, które w tej chwili, już wtedy uderzały w Donalda Tuska, w tej chwili uderzają w rząd. Absolutnie nie rozliczając rządu z czegokolwiek. To są ewidentne ataki na rząd Donalda Tuska. Nie ma nic wspólnego z ich rozliczaniem czy patrzeniem władzy na ręce, bo te zarzuty są budowane jako narracje. Pamiętajcie o tym, co mówiłem, o tym, że Onet będzie wspierać i wspiera zresztą przed kampanią wyborczą samorządową właśnie Zjednoczoną Prawicę, co też ma miejsce. Więc to, co napisał Węglarczyk alias Ogórek, jest po prostu bezczelny. Dlaczego Ogórek? To chyba wszyscy wiecie. Mój ulubiony kierownik Jeziora, który jeszcze u mnie na kanale nie występował. Słuchajcie, Łukasz Warzecha. Ja dzisiaj napisałem na Twitterze, że gdyby głupota potrafiła latać, to mielibyśmy pierwszego F-35 Lightning. Napisał tak. Gdybym od 20 lat dostawał złotówkę za każdy chamski, wulgarno-belżywy tweet sekty pana Owsiaka do mnie skierowany, to bym był już milionerem. To bym. To osobno. To spacja bym. To bym. Był już milionerem. Szkoda, że tak to nie działa. No, drodzy Państwo, czyli każdy z Was, który wspiera, ja również, WOŚP, Wielką Kiesę Świątecznej Pomocy, to wspaniałe dzieło, które powinno w zasadzie być otoczone opieką prawną państwa polskiego i każdy, kto wypisuje takie chamskie teksty, bzdury i kłamstwa na temat tego dzieła, WOŚP, również osoby, która to wykreowała, czyli pana Jerzego Owsiaka, no powinien odpowiedzieć przed sądem. Kierownik Jeziora Warzecha jest po prostu bezczelny. Ja unikałem gdzieś tam jakiejś mocniejszej krytyki Warzechy, ale ze względu też i na dawną jego znajomość z Janem Pińskim, kiedyś przecież byli kolegami, nie chciałem robić Jankowi przykrości, no ale że jestem u siebie w domu, to sobie mogę po tym gamoniu pojeździć. Także, proszę Państwa, ale to nie jest wszystko. I teraz może mało śmieszny wpis dotyczący wczorajszego dnia, czyli Międzynarodowego Upamiętnienia Ofiar Holokaustu. Bardzo smutny dzień. Pani Magdalena Adamowicz, żona świętej pamięci Pawła Adamowicza, napisała tak. Zagłada 6 milionów Żydów nie zaczęła się od komór gazowych, ale od słów. Słów o pasożytach, o gorszej rasie, o spisku przeciw prawdziwym Niemcom,
Holokaust zaczął się od wyśmiewania, wyszydzania, sortowania na lepszych i gorszych, od człowieczania, odbierania praw. Teraz posłuchajcie, co Warzecha napisał. To jest właśnie schemat, o którym piszę w Nowym, do rzeczy. U Karnowskiego. Oraz mówiłem w ostatnim wideoblogu, ja nie oglądam. Zwolennicy cenzury przedstawiane jako walka z mową nienawiści chcą stworzyć perfidny schemat, w którym prosta jest droga do, od słów do Auschwitz. Ten bałwan medialny, wspomnienie pani Magdaleny Adamowicz o sposobach propagandy nazistowskiej, on przyrównuje do przywracania praworządności w Polsce, do braku zgody na nienawiść, na antysemityzm. Warzecha jest tchórzem, ponieważ ja znam jego poglądy, jakie faktyczne są, ale on się boi do nich publicznie przyznać. Ja zawsze zresztą takim osobom zadaję to samo pytanie, czy jesteś antysemitą? Bo jeżeli nim jesteś, to miej na tyle odwagi, żeby to powiedzieć, a jeżeli nie, to zamknij japę i nie udawaj, że coś tam piszesz okrągłymi zdaniami. To samo zadałem to pytanie Makowskiemu, zadałem Warzechy i każdemu, kto wstydzi się swoich poglądów, bo trzeba być odważnym. Ja się nie wstydzę swoich poglądów i je prezentuję. Nawet jeżeli dla kogoś mogą być niewygodne, ale moje poglądy nie stanowią szerzenia nienawiści na tle rasowej czy światopoglądowej. Proszę Państwa, Jezu, ględzimy już prawie pół godziny. Słuchajcie, to ja muszę chyba przyspieszyć. Uśmiałem się nieźle, ponieważ teraz zrobimy taki szybki skok, żeby było trochę zabawniej. Krzysztof Stanowski, ten od finansowania możliwego i niewykluczonego przez grupę Orlen, który zakłada kanał Zero, nomen omen, napisał tak, bo to oryginalna pisownia, więc zacytuję. Można spędził cały dzień w kanale Zero, dowolnie wybrany. Pokręcić się, obejrzeć, pogadać, pójść na obiad z ekipą, w tym ze mną. Zapraszam. Na to skomentował to Ziemkiewicz. Stanowski też zbiera kasę na billboardy dla Platformy Obywatelskiej. Miałem o nim lepsze zdanie. No, miał o nim lepsze zdanie, bo uznał, że skoro Stanowski tak bardzo promował PiS, no to będzie może promować dalej. No ale Stanowski jest też pragmatykiem. Zdaje sobie sprawę z tego, że nad nim zbierają się bardzo ciemne chmury, które niebawem na ten jego kanał Zero spadną i ten kanał faktycznie będzie kanałem Zero i do zera doprowadzi, więc Stanowski próbuje się ratować. No, widziałem tę aukcję, blisko 13 tysięcy złotych, dobrze, niech ktoś zapłaci na woź. Ja na to skomentowałem to Stanowskiemu, który na razie milczy. Czy będzie można podczas takiego pokręcenia się, obejrzenia, pogadania i pójścia na obiad, zadać Stanowskiemu pytania o jego związki, czy związki jego spółek z grupą PKN Orlen? Bo o to chciałbym się go zapytać. Niestety nie stać mnie na to, żeby wylicytować za 20 tysięcy złotych, choć bardzo bym chciał i wtedy bym z podniesioną przyłbicą w świetle kamer zadał pytanie Stanowskiemu, tylko jemu, bo jego ekipa mnie mało zajmuje. A propos ekipy, to tam jest taka firma, któryś tam z tych podnóżków Stanowskiego będzie mnie oglądać, to ja przypominam, że ma jeszcze tydzień na złożenie sprawozdania finansowego za 2022 rok, zanim podejmę kroki, by ich w pewien sposób do tego przymusić. No i oczywiście nieoceniony Jan Śpiewak, któremu bardzo przeszkadzała reklama alkoholu. W jednym źródle natomiast reklama piwa alkoholowego Mencena mu nie przeszkadzała. Postanowił zhejtować, czy też znienawidzić publicznie, wyrazić swoją nienawiść wobec WOŚP. I napisał tak. WOŚP z wielkiej mobilizacji zwykłych ludzi przeistoczył się w gigantyczną kampanię prania wizerunku przez korpo, celebrytów i polityków.
O kim jest Jan Śpiewak, to Państwo chyba wiecie, to jest taki uliczny trybun, który żyje ze zbiórek. To wszystko. I na koniec taka ciekawostka pod tytułem A u was biją Murzyn. Pan Jarosław Wałęsa, syn prezydenta Lecha Wałęsy, napisał tak. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił oraz wypuścił na wolność przestępców. Wykrzyknął. Na to pan Paweł Miodłuch-Żarłok, dziwne nazwisko, pan Paweł Miodłuch-Żarłok na platformie X, kiedyś Twitter, napisał: Twój stary wypuścił groźniejszego Słowika. Faktem jest, że Lech Wałęsa, pan prezydent Lech Wałęsa, ułaskawił gangstera Słowika. To jest fakt. To teraz, czy to oznacza, że jeżeli Lech Wałęsa 30 lat temu ułaskawił Słowika, to ułaskawienie przez Dudę Wąsika i Kamińskiego, funkcjonariuszy publicznych, którzy przekroczyli swoje uprawnienia, ma być nie wiem czym. Bo nie bardzo wiem, czego dowodzi ten argument, że Lech Wałęsa ułaskawił Słowika. Że to ułaskawienie przez Dudę to jest lepsze, gorsze. W sumie do nic się takiego nie stało, bo Wałęsa ułaskawił Słowika. No, paraleli do tego ani korespondencji nie widzę. Kochani Państwo, 32 minuty bodajże już gadam, bez przesady, ileż można ględzić, prawda? No ale musieliśmy te parę rzeczy omówić. Mam nadzieję, że udało Wam się zostać ze mną do samego końca. Ja się z Państwem żegnam bardzo ciepło. Widzimy się rzecz jasna jutro o stałej porze 14:00. Zapraszam też do subskrypcji. A właśnie, a propos subskrypcji. Słuchajcie, ja jestem w szoku. Czy wy wiecie, że od wczoraj, kochani moi, dosłownie od wczoraj, bo przecież mówiłem, jaka jest ilość subskrybentów, tak mówiłem, 32 200 coś, to ja, kochani moi, powiem wam, ile jest w tej chwili. 33 910. Czyli, proszę państwa, od wczoraj przybyło was 1700 osób. Ludzi. Ja jestem w szoku. To jest niezmiernie miło. Naprawdę witam tych nowych subskrybentów. Bardzo miło mnie Państwo zaskoczyliście, że moje ględzenie Wam przypadło do gustu. Jutrzejszy program spróbuję trochę skrócić. Tak, no, ponad 30 minut gadać. Przepraszam. Do zobaczenia jutro.